Super. Słuchajcie, witam Was serdecznie po raz kolejny. Witam wszystkich tych, którzy byli z nami ostatnio. Witam tych, których nie było. Witam tych, którzy mają coś do picia przy sobie. Witam tych, którzy mają tablety. Witam tych, którzy właśnie po nie pobiegli. I witam tych, którzy ich nie mają, a będą kodować się razem z nami w głowie. Dobrze, słuchajcie, ponieważ próbujemy dalej ogarniać naszego juniora, to tak sobie dzisiaj pomyślałam, że zrobimy troszkę mniejsze projekty, takie krótsze, bo ostatnio, nie wiem, czy pamiętacie, czy ktoś oglądał, był listonosz, dość duży projekt, ale pamiętajcie, że ja próbuję dać coś więcej, a wy to tniecie, dzielicie i z jednego projektu robicie 5 fajnych, małych, które wam się sprawdzą z waszymi uczniami. Dzisiaj trochę takich małych, ale też chciałabym połączyć jakby takie zabawy offline'owe na podłodze z kredką. Chciałabym to połączyć i pokazać, że to również da się w juniorze. No to słuchajcie, no to zaczynamy. Uruchamiam. Mam nadzieję dzisiaj, że mój emulator będzie działał sprawnie. Okej. Dajcie mu chwilkę. Słuchajcie, zaczniemy od takiej fajnej zabawy związanej z symetrią. Ja wiem, że nie wszędzie i nie zawsze mówicie, że coś jest symetryczne, nie poruszacie jakby tego tematu, ale warto dzieciaki w tym kierunku ciągnąć i pokazywać, że coś takiego istnieje. To jest zresztą bardzo fajna zabawa. No to słuchajcie, jesteśmy w juniorze i tak jak ostatnio wspominałam, przypominam raz jeszcze, wszystkie plusy nam coś dodają. No to dodajemy nasz nowy projekt, plusik. Super. Dobrze. Okej, okay. Słuchajcie, ja będę mówić, gdyby się nagle coś działo, gdyby coś zerwało, to wołajcie i piszcie, dobrze? Super, słuchajcie, mamy naszego kotka i może na początek od niego zacznijmy. Nie wiem, czy znacie taką sztuczkę. Wejdźmy w kategorię niebieską, to jest kategoria ruchu. I w kategorii ruchu mamy 4 podstawowe strzałki, dzięki którym możemy się poruszać. Prawo, lewo, góra, dół. Super. Na razie je przeciągam na dół, nie łączę ich jeszcze, bo chciałabym je tylko przetestować. Pod każdą strzałką są liczby, czyli to są takie kroczki, które możemy pokonywać na naszej planszy. Żeby uruchomić tę planszę, na samej górze mamy taką kartkę w kratkę, jak w zeszycie. Po uruchomieniu mamy pokazane, przepraszam, mamy pokazane coś na zasadzie takiego układu współrzędnych. Możemy odkrywać, w którym miejscu jesteśmy, jednocześnie możemy liczyć, ile kroków się przesuwamy. No to teraz popatrzcie. Strzałka do góry, jeżeli będę klikać na kota, na strzałkę, przepraszam, to mój kot idzie jeden krok do góry. To jest jedynka. Ale mój kot nie zmienił swojego położenia, poszedł głową do góry. No i bardzo dobrze. Strzałka w dół teraz. Mój kot idzie w dół. Nie zmienia swojego położenia, po prostu przesuwa się w dół. Zobaczcie, jak działają strzałki w lewo i w prawo. Jeżeli nacisnę strzałkę w prawo, to kot patrzy, skierowany jest w prawą stronę i w prawą stronę się przesuwa. Ale zobaczcie, jak nacisnę w lewą stronę, to mój kot automatycznie odwraca się. I z czym wam to kojarzy? No mnie od razu z pewną symetrią. No dobrze. Super. Ktoś pisze, że ostatni projekt był fajny. Mam nadzieję, że naprawdę niezbyt obszerny. Okej, słuchajcie, no to wykorzystamy sobie tutaj element obracania tego kota i zrobimy sobie taką zabawę z symetrią. Zobaczcie. Pod strzałeczką w prawą stronę, jak kliknę na jedynkę, mogę włączyć mój kalkulator po prawej stronie. Pamiętajcie, że mogę wpisywać liczby maksymalnie dwucyfrowe, czyli maksymalnie 99,
Ale pamiętajmy, że jest jeszcze zero. Zero niby nic, a jednak coś, na coś nam się przyda. I to samo zrobię strzałką w lewą stronę, również kliknę zero. I teraz zobaczcie, klikając sobie na zmianę strzałki w prawo, w lewo, mój kotek właściwie stoi w miejscu, tylko wykonuje się jego lustrzane odbicie. I teraz sobie stworzymy taką prostą zabawę na symetrię. No dobra, mamy jednego kota, to ja go wykorzystam. Obróciłam go w prawą stronę i umieszczę go na dole. Chodź ty, mój kocie. Dobrze. Chodź sobie tutaj. O, na dół do tego rogu. Super. Dobrze. I chciałabym mieć jeszcze drugiego kotka. Przypomnę, jak to szybko zrobić. No możemy dodawać, plusy dodają, tak? Ale pamiętajcie, że równie dobrze mogę chwycić tego kotka i przeciągnąć na scenę. Jak upuszczę i będzie plunk, to w tym momencie na scenie pojawi się drugi kot. Dobra, to tego drugiego kota, klikam na niego, drugiego kota umieszczę sobie po drugiej stronie, ciach, ale uwaga, odwracamy go w drugą stronę, czyli ja chcę, żeby patrzył mi w lewo, no to strzałka w lewo, super. No to mamy dwa koty, które będą nam pokazywać pewne lustrzane odbicie. Teraz musimy sobie przygotować taki prościutki rysunek z symetrią, więc generuję sobie nowego duszka, po lewej stronie plusik. Będę rysować w tym momencie, więc nie wybieram gotowego duszka. Dobrze. Wolniej. Dobra, okej, Agnieszka. Dobrze, będę wolniej. Zobaczcie, mój emulator wygenerował mi nawet trzeciego kota, bo dopiero teraz zareagował na kliknięcie. Ja go tutaj nie chcę, więc przytrzymuję i usuwam. Dobrze, to jeszcze raz. Mam na razie dwa koty na samym dole. One patrzą na siebie. Na razie jeszcze nic nie robią. Dodaję sobie trzeciego duszka po lewej stronie plusem. Spokojnie, Agnieszka. Jak będziesz gotowa, to daj znać. Dobrze. Wybieram sobie plusa i teraz ja nie chcę gotowej postaci. Ja sobie sama coś stworzę. Chciałabym takie proste figury geometryczne do tego wykorzystać, więc wybieram pustą postać, pustą scenę właściwie, kartkę. Skoro będę rysować, to wchodzę w pędzel. Pędzel, czyli prosty edytor graficzny. OK. Teraz zobaczcie, jak się duplikuje kota. Wystarczy chwycić kota, przeciągnąć go na prawą stronę i wrzucić do sceny, do tej pierwszej sceny, bo my mamy dzisiaj tylko jedną scenę. Ewentualnie nie przejmujcie się tym, zróbcie plus i dodajcie z biblioteki drugiego kotka. Dobra. Słuchajcie, jestem w edytorze graficznym. No i teraz fajnie, bo zaczynamy zabawę z dzieciakami. Tu tak naprawdę jest dużo wartości edukacyjnych. Popatrzcie, w moim edytorze graficznym na długość mamy bodajże 9, jak się nie mylę, tak, 9 takich większych kratek. Nie liczę tych malutkich, ale te większe. Jest 9, prawda? Więc jeżeli to jest obszar mojego duszka, to chciałabym na środku narysować, mniej więcej na środku narysować linię. I to jest fajne z dzieciakami to policzyć. Jak to zrobić sprawnie? Wybieram sobie prostokąt. Przyjęłam taką metodę. Ponieważ od prostokąta mogę narysować sobie coś, co będzie linią prostą. Wybieram dość cienką linię, nie za grubą. Teraz, gdzie jest edytor graficzny? Dobra, Agnieszka. Edytor graficzny, to jeszcze raz, pod kotkiem naciśnij plus. W grafikach wybierz pierwszą pustą kartkę, nie wybieraj żadnej postaci
I na samej górze musisz wybrać pędzel. Pędzel kojarzy się z elementem do rysowania. Agnieszka, daj znać, czy masz. Jest, świetnie. Dobra, słuchajcie, to jeszcze raz. Szerokość naszego ekranu to 9 większych kratek. Więc dzieciaki liczą, gdzie jest połowa. No 4 i jeszcze troszkę. W takim razie wybieram prostokąt, wybieram dość cienką linię. Wybierzmy sobie taki ostry, czerwony kolor. I teraz popatrzcie, co zrobię. Zaczynam od góry, w połowie, czyli 4 kratki i jeszcze połowę jednej. I teraz popatrzcie, rysując coś na zasadzie prostokąta, tylko nie szerokiego, robię taki cieniutki prostokącik, puszczam i w tym momencie mam piękną linię, która dla matematyka będzie osią symetrii, a dla dzieciaków będzie to po prostu czerwona linia. Ok. No to teraz, po lewej stronie zróbmy na razie z jedną figurą, a potem powiem, jak to rozszerzać dalej. Chcę mieć jakąś figurę. Wybierzmy sobie trójkąt. Uczymy się przy okazji, jakie figury mogą być. Pamiętajcie, że możecie wybrać w ogóle pierwszą linię i narysować, co tylko chcecie. Ja sobie wybieram trójkąt. Zmieńmy kolor. Wybierzmy jakiś inny. Ok. Dobra. I teraz słuchajcie, w dowolnym położeniu po lewej stronie, gdzie mi wygodnie, rysuję sobie trójkącik. Ten trójkącik chciałabym, żeby był bardzo wyraźny, więc go wypełnię wiaderkiem. Po prawej stronie macie wiaderko. Nie zmieniam koloru, klikam w środek trójkąta i mam piękny trójkąt. Linia to prostokąt. Tak, słuchajcie, najłatwiej linię rysować za pomocą prostokąta. Wtedy mamy pewną linię. Ok, słuchajcie. No więc mam coś takiego i teraz ładuję to do mojego programu, czyli w prawym górnym rogu zatwierdzam, wybieram ptaszek. Agnieszka. Agnieszka, przypominam jeszcze raz, linia powstała za pomocą prostokąta. Dobrze. Nie widać nic. Agnieszka, nic nie widać? Czy jestem widoczna i czy widać to, co się robi, co się wykonuje u mnie w aplikacji? Widać. Ok, super. Dobra. No to teraz popatrzcie. Mam dwa koty i mam fragment, który będzie mi... chciałabym teraz, żeby mój uczeń miał drugi taki trójkąt i mógł go przeciągać palcem w odpowiednie miejsce w taki sposób, żeby powstało lustrzane odbicie. Teraz jak to szybko zrobić, żeby ten trójkąt był taki sam? No to teraz popatrzcie, sztuczka. Mam zaznaczony mój projekt z trójkątem. Chcę go zduplikować, czyli powielić. No to popatrzcie, chwytam i przeciągam na scenę. Puszczam. Łyknął i powinien być już drugi. Jest, mam. Już mam dwa. Dwa takie same. I teraz co robię? Na jednym z nich, wybierzmy sobie, żeby robić to krok po kroku, wybierzmy sobie ten drugi. Czyli klikam na tym drugim. I teraz... popatrzcie, z boku tutaj już pojawił się pędzel. Pędzel, który umożliwia mi wejście do edytora graficznego i poprawienie czegoś. No to uwaga, wybieram pędzel. Czekam. Sylwia. Jest, dobra. Marta pisze, że nie ma tabletów, tak? Czy możesz przełączyć się na główny czat, wtedy nie będzie migać się w tle pomarańczowy mindset. Jest, dobra. To troszkę rozprasza. Jestem. Super. I teraz z powrotem do emulatora. Dziękuję bardzo. Dobrze, jestem. Super. Marta pisze, że nie masz tabletów w szkole. Ja też jeszcze całkiem niedawno nie miałam, więc umówiłam się z rodzicami, że raz na dwa tygodnie piątki będą tabletowe. I rodzice przynosili mi na cały dzień tablety,
I korzystałam z nich. Oczywiście nie cały dzień, tyle ile potrzebowałam, ale to się fajnie sprawdziło. Przy okazji rodzice widzieli, co się dzieje na tych tabletach. No dobrze. Okej, słuchajcie. Weszłam sobie do tego drugiego projektu i teraz co ja chcę? Ja chcę mieć sam trójkąt. To co robię z linią? Po prawej stronie klikam nożyczki. Nożyczki, czyli coś mi wycina. I klikam na czerwoną linię. I w tym momencie usunęłam moją linię. Jeszcze jedna ważna rzecz, żeby nam się nie pomyliły pewne duszki, skoro są takie same, to zobaczcie, na samej górze mogę nadać nazwę konkretnemu elementowi. Wtedy już mi się nie będą myliły. Tutaj sobie napiszę po prostu trójkąt. Trójkąt. OK. Zatwierdzam. Teraz popatrzcie, co się stało. Mam osobnego duszka, który jest samym trójkątem po prawej stronie i mam element, który ma swoją linię czerwoną. Super. Dobrze. Teraz na czym będzie polegała nasza zabawa? No, chcielibyśmy ułożyć ten drugi trójkąt w odpowiednim miejscu, no więc dzieciaki będą kombinowały. Ja tu już przeciągam mniej więcej, bo wiem, o co chodzi. Zaczynamy od jednego elementu, potem dokładamy dwa. To mogą być różnego rodzaju elementy, przedmioty. Potem to może być jakaś konstrukcja z samych kwadratów, żeby budować te konstrukcje przestrzenne. No dobrze. No ale to nie byłoby żadnej zabawy w tym programie, gdyby jeszcze nie fakt, że chcemy to sprawdzić, czy faktycznie ten trójkąt jest na tym samym miejscu. No to uwaga. Wchodzimy sobie do pierwszego kota na samej górze. Pierwszy kot. Macie? I teraz uwaga. Pierwszy kot po naciśnięciu kotka, czyli po dotknięciu kotka, kotek spowoduje nam, że trójkąt pojawi się po jego lewej stronie. Lewa strona kota, trójkąt po lewej stronie. A jak nacisnę prawego kota, to pokaże mi, jakie będzie odbicie na prawą stronę. No więc uwaga. W pierwszym kotku miałam dużo elementów, na których pokazywałam, co robić. Ja je tu sobie wyrzucę. Jak wyrzucamy? Chwytam klocek i przeciągam na górę, upuszczając. I on w tym momencie powinien zniknąć. Ela pisze, że nie można przeciągnąć trójkąta. Ela, trzeba chwycić go po prostu i spróbować przeciągnąć. Powinno się dać. W razie czego pisz dalej. Dobrze. OK. Agnieszka, zacina ci, tak? No niestety mój emulator też zaczyna spowalniać. Dobra. O, teraz już usłyszałam dźwięk, to znaczy, że mój klocek dopiero powędrował do góry. Następny. Okej. No, trzeba się uzbroić sobie troszkę w cierpliwość, tym bardziej, że ja mam uruchomiony program, żebyście mogli to wszystko widzieć i słyszeć. Więc to tak czasami jest z tymi komputerami. Ale spokojnie. Na tabletach na pewno idzie Wam o wiele lepiej. Dobra, słuchajcie, zostawiam już te klocki, już nie usuwam. Zobaczcie, co ma zrobić mój pierwszy kod. Wchodzę w kategorię żółtą. Kategoria żółta to elementy, które dają start, czyli zaczynają się. Chcę, aby po dotknięciu mojego kotka, czyli wybieram drugi element, chcę, aby po dotknięciu mojego kotka to ten trójkąt z osią symetrii zmienił odpowiednio położenie.
Więc kot musi napisać wiadomość do mojego trójkąta z czerwoną linią. Napisać wiadomość, czyli wybieramy również z kategorii żółtej kopertę. Ponieważ nie używałam jeszcze koperty, kopert jest w sumie 6 kolorów, wybieram sobie tę pierwszą. Teraz wchodzę do elementu z czerwoną linią. Co robi element z czerwoną linią? Element musi odebrać kopertę pomarańczową. Odbiera kopertę. Super. I teraz uwaga, ponieważ lewy kot ma pokazać trójkąt na lewej stronie, to wybieram kategorię ruchu i dopinam. I dopinam klocek w lewo. No ale muszę, pamiętacie, co muszę poprawić? Ja nie chcę, żeby te elementy mi się przesuwały. Więc z mojego zera, z jedynki, przepraszam, robię zero. Tak jest. Pamiętajcie, ja często zapominam, a teraz nie chcę ze względu na spowalnianie programu. Pamiętajcie, że wszystko, co ma początek, ma swój koniec. I to są takie dobre praktyki koderskie, tak? Czyli powinniśmy zakończyć sobie czerwonym elementem. Dobra. Ok. Słuchajcie, spróbujmy uruchomić i spróbujmy kliknąć pierwszego kotka, zobaczyć, czy coś się dzieje. Czy coś się stało? No tak, ale już pomyliłam kierunki, bo mój trójkąt, ten element z czerwoną linią, to taki kotek, który patrzy cały czas w prawą stronę. No a jak jego odwróciłam w lewą stronę, to on zmienił mi wtedy kolejność, prawda? Więc tutaj muszę poprawić tą strzałkę. Odpinam. No, już się... Słuchajcie, to jest kwestia umowna, jak się umówicie z dzieciakami. Jeszcze raz. Coraz wolniej mój program. Uwaga, reaguje na sygnały dźwiękowe, ale jak na złość nie chcę odczepić mojego klocka. Dobra, spróbujmy. Spróbuję tam wcisnąć ten właściwy, jest. Teraz odczepię. Strasznie ten system dzisiaj mnie nie słucha. Dobrze. Zmieniłam na zero. Okej. Słuchajcie, jak u Was, czy działa? Dobra. Idzie zbyt wolno, no właśnie. Działa, super. Słuchajcie, zobaczmy, może mój za chwilę też zadziała. Ja go tutaj wymuszę zatrzymanie. Dobrze, słuchajcie, to jeszcze raz. W pierwszym kocie mamy tylko, kiedy dotykam, wysyłam pomarańczową kopertę. Co mam w drugim kocie? Jeszcze nic. Ale podobnie, uwaga, wchodzę w żółte, kiedy dotykam, muszę wysłać kolejną kopertę, ale już nie mogę pomarańczowej, tylko muszę wybrać inny kolor. Więc biorę kolejną, czerwoną. Nie usuwam tych moich klocków z boku, wybaczcie, ale naprawdę... Szkoda na to czasu. Dobrze, drugi kot czerwoną. Wchodzę do mojego obrazka. Jeszcze raz. I tu muszę odebrać dwie koperty. Po pierwsze pomarańczową. Dalej mi się nie chce odczepić. Ale to zrobimy inaczej. Jeszcze raz. Pomarańczowa. I teraz będę miała czerwoną.
Dobrze. Czyli jeżeli chcę mieć pomarańczową, czyli kota po lewej stronie, to mój obrazek patrzy sobie zwyczajnie w prawo, czyli powinien mieć strzałkę w prawą stronę. Oczywiście z zerem, żeby nie przesunął się, bo jak będzie jedynka, to będzie się przesuwał i to będzie tak dziwnie wyglądać. Dobrze. Czerwony ma być w lewo. I również 0. Jest. Teraz spróbuję jeszcze usunąć ten skrypt, który mi tutaj przeszkadza. Jak się uda? Kiepsko. Same elementy działają, a nie chcą się odłączyć. No dobrze, słuchajcie. To ja je wymuszę w takim razie klikanie. I teraz popatrzcie. Kot po lewej stronie otrzymuje pomarańczową kopertę i trójkąt jest po lewej stronie. Kot kliknięty po prawej stronie otrzymuje kopertę czerwoną i automatycznie pokazuje się, gdzie powinien być trójkąt po drugiej stronie. Ewentualnie widzicie, teraz dzieciaki mogą sobie to ładnie poprawić, idealnie nakładając jedno na drugie. I tak na zmianę. Mogę klikać lewego kota, prawego kota. I znowu lewego kota. I mogę sobie zmieniać mój ten trójkąt. No dobrze, słuchajcie, zaczynamy od jednego elementu, który jest trójkątem. Dokładamy sobie potem następne, uczymy się figur. Potem możemy sobie generować, tak jak powiedziałam, różnego rodzaju wzory. Jak myślicie, czy to jest dobry pomysł dla uczniów? Czy dadzą radę? Agnieszka, pisałaś, że wolniej. Czy to jest OK i czy wszyscy potwierdzają, że działa i się sprawdzi? Dadzą, świetnie. Słuchajcie, pamiętajcie, że dzieciaki lubią krótkie projekty, bo one są niecierpliwe i one potrzebują tego efektu już natychmiast. No dobrze, jest OK, działa. Pamiętajcie, że ten skrypt długi, który tutaj mam na dole, jego tutaj być nie powinno. Więc może jeszcze raz usunę, ale nie, nie ma szans. Dobra, słuchajcie, pierwszy projekt zaliczony. Przejdźmy teraz, działa, świetnie. Przejdźmy teraz do kolejnego elementu. Oprócz tego, że chciałabym Wam pokazać, że pewne takie offline'owe rzeczy, które również Wam proponujemy, można przełożyć na juniora, chciałabym również Wam pokazać pewne klocki, z których nie korzystałam ostatnio, a które ciężko czasami zrozumieć, jak tak naprawdę działają. No dobra, no to słuchajcie, zaczynamy nowy projekt. Na górze. Wchodzimy w domek. Wchodzimy w domek i wybieramy sobie nowy projekt, czyli plus. Super. Teraz uwaga. Kto zna zabawę Baba Jaga patrzy? Chyba wszyscy. Wejdźmy sobie w kategorię na dole. Są takie pomarańczowe klocki i tamte klocki, tam jest taka tajemnicza ręka. I z doświadczenia wiem, że bardzo intryguje ich, co ta ręka oznacza, ale wiem też, że dla nich jest bardzo trudnym elementem do zrozumienia. Dlatego zrobimy sobie na początek taką prostą zabawę, a potem Wam pokażę, jak to można wykorzystać w zabawach edukacyjnych. No więc dobra. Słuchajcie, Baba Jaga patrzy, ponieważ chcę jak najmniej tutaj uruchamiać moich duszków, żeby program dobrze działał. Zostawmy sobie tego kota, tylko przesuwam sobie go całkowicie na lewą stronę. Dobrze byłoby go troszkę pomniejszyć, żeby był mniejszy. Wybieram kategorię fioletową, fioletowy kolor, czyli wygląd. Pomniejszenie elementów, czyli mam trzeci klocek. Przeciągam sobie w dół i klikam kilka razy, już nie zmieniam cyfry. OK, po lewej stronie mam kotka. Dobrze, teraz
Skoro ma być Baba Jaga patrzy, to spróbujmy tam sobie jakiś czarodziej go znaleźć i dołożyć jako drugiego duszka. Czyli po lewej stronie dodajemy plus. Super, super. Też brawo dla Was, że działa. Ekstra. Dobrze, słuchajcie, dodaję kolej... O, jest czarodziej. Dobra, no to niech będzie czarodziej a la Baba Jaga. Czyli popatrzcie, wybieram, zaznaczam. I na górze obok pędzla jest taki ptaszek, jak go nazywam. Zatwierdzam. I już mam dwie postacie w moim programie. Dobrze, mój czarodziej musi sobie iść na prawą stronę. Ale on też jest za duży. Więc ponownie go z kategorii fioletowych pomniejszam. Dobra, jest, wystarczy. I teraz słuchajcie, jaka jest koncepcja. Czarodziej jest odwrócony plecami, nie widzi, że do niego zbliża się kot. Ale w momencie, kiedy kliknę czarodzieja, czarodziej powinien się odwrócić. Jak kot go zauważy, to ma zatrzymać się w miejscu. I taką zabawę właśnie stworzymy za pomocą naszej czarodziejskiej ręki. No to uwaga, wejdźmy w takim razie sobie do kotka. Mój kotek, usunę klocek, mój kotek ma się po prostu poruszać do przodu na znak zielonej flagi. Czyli kategoria żółta, kiedy zieloną flagę kliknięto, czyli wyciągam przycisk z zieloną flagą, chciałabym jeszcze, żeby mój kot poruszał się w miarę wolno, żeby ta zabawa trochę trwała. Dlatego wejdźmy sobie do kategorii pomarańczowych, tam gdzie mamy czarodziejską rękę, za ręką mamy jeszcze takiego ludzika. Przeciągnijmy sobie tego ludzika i zaraz wytłumaczę, do czego on służy. I zobaczcie, podobnie jak w kopertach pojawia się znowu strzałka. Teraz mogę wybrać trzy prędkości. Wolno, średnio, najszybciej. Wybieram sobie najwolniej. I kot porusza się do przodu, czyli o jedno pole. O jedno pole. Dobra. Słuchajcie, co dalej? Oj, poczekajcie chwileczkę. Już. Dobrze. Kot ma się poruszać o jedno pole. No to teraz może zajmijmy się czarodziejem. Zostawmy chwilowo kota i zobaczmy, co czarodziej powinien robić. Wejdźmy do czarodzieja. I nasz czarodziej na zieloną flagę tak naprawdę na razie nic nie robi, ale w momencie, kiedy ja go dotknę, tak jak przed chwilą dotykaliśmy, klikaliśmy na koty, prawda? To teraz, kiedy kliknę na czarodzieja, on powinien się odwrócić. No to uwaga. Wchodzę w kategorię żółtą i znowu wybieram klocek, kiedy dotknięty. Dobrze. Kiedy dotknięty, ma się odwrócić w drugą stronę. I teraz wracam do naszej symetrii przed chwilą. Pamiętacie, jak się kot obracał prawo-lewo? Obracał się na zero. Czyli wchodzę w kategorię ruch niebieską. Tak. I teraz popatrzcie, prawa strona, czyli tam, gdzie patrzę. Ja chcę, żeby się odwrócił w drugą stronę. Czyli wybieram kierunek lewo. Z zerem. OK. No i co? I na razie możemy go nawet kliknąć. Proszę bardzo. On się po prostu odwraca w drugą stronę. No ale jeszcze to nie wszystko. Odwraca się w drugą stronę i w tym momencie powinien dać znać kotkowi, że kotek ma się zatrzymać. Czyli znowu wysyłamy kopertę. Wchodzimy w kategorię żółtą. Wybieramy sobie kopertę. Pamiętajcie, że jesteśmy w nowym projekcie i znowu od początku mogę używać wszystkich kolorów, więc niech będzie ten pomarańczowy. Teraz kto ma odebrać ten pomarańczowy kolor? Kot. Czyli biegnę do kota,
Jestem w kocie. I teraz kot musi odebrać pomarańczową kopertę. Więc z kategorii żółtych przeciągam sobie kategorię odbierania koperty. Zobaczcie, pojawia się kolejny element początkowy, ale może być ich nawet kilka. I w momencie, kiedy kot odbiera kopertę, powinien się zatrzymać. I teraz wchodzę w kategorię pomarańczową. Tak. I dokładam rękę do mojej koperty. Dlaczego tutaj? Ta ręka w tym skrypcie, w tym tutaj momencie oznacza, że ma się zatrzymać wszystko poza nią. Czyli to, że mój kot będzie się poruszał do przodu. Jeszcze raz. Ten element ręki oznacza, że zatrzyma się wszystko, co jest w kocie, czyli to. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, mój kot będzie robił jeden krok? Czy kilka? Jak myślicie? Jakaś podpowiedź? Jeden tylko? Jeden? To nigdy nie dojdzie do czarodzieja. Kilka, kilkanaście, super, czyli on musi zawsze się poruszać, brawo. Czyli wchodzimy w kategorię czerwoną i tutaj mamy coś, co nam zapętla, czyli świetnie, pętla będzie się powtarzać cały czas. Czyli uwaga, mój kot biegnie cały czas, ale w momencie, kiedy kliknę czarodzieja, czarodziej prześle do kota kopertę, kot otworzy kopertę i dostanie informację, stój, zatrzymaj się. No to słuchajcie, spróbujmy uruchomić, tylko jeszcze popatrzcie, mój czarodziej jest cały czas teraz w lewą stronę. To wróćmy do czarodzieja. Wróćmy do czarodzieja i zanim ja go dotknę, to dajmy mu również zieloną flagę w kategorii żółtej. I na początek powiedzmy mu, patrz w prawą stronę. Czyli wybieram strzałkę w prawą stronę i przypominam, wybieram 0. 0, 0, nie ruszam się, tylko zmieniam kierunek patrzenia. O, super. Dobra, słuchajcie, przetestujmy, czy zadziała. Uwaga, uruchamiam flagę, kot idzie, uruchamiam czarodzieja. Zatrzymał się. Czy u Was się też zatrzymało? Czy u Was się zatrzymało? Czy kot się zatrzymał w momencie, kiedy... Zatrzymał się. Super. No ale co to za zabawa jak raz? Teraz czarodziej powinien z powrotem się odwrócić, a kot powinien dalej pójść. Dokończmy to w ten sposób. No to uwaga. Jestem w czarodzieju i teraz... Po dotknięciu czarodziej się obraca, patrzy w lewą stronę i wysyła kopertę do kota. No ale dajmy szansę, żeby to trwało troszkę, na przykład 3 sekundy. I po tych 3 sekundach chciałabym, żeby czarodziej znowu patrzył w prawą stronę. No to kolejny element, którego jeszcze nie używaliśmy chyba. Jeszcze raz pomarańczowe klocki. Dzisiaj tych pomarańczowych jest dużo, ale one są takie fajne. I zobaczcie, macie zegar. No właśnie, i ten zegar. I tutaj mamy w tym juniorze zegar z dziesiątką. I już podpowiadam, że ta dziesiątka to oznacza sekundę. Więc to takie troszkę abstrakcyjne dla dzieci. Jeżeli ja chciałabym 3 sekundy, to muszę kliknąć w moje pole i wpisać 30, tak? 30. No dobra. Dołączę sobie i co po tych 3 sekundach czarodziej musi zrobić? Który element? Gdzie ma patrzeć po 3 sekundach? W prawo. No świetnie. No to dobra. No to lecimy w prawo. Dokładamy strzałkę ruchu w prawo. Pamiętajcie, z zerem. Z zerem. Super. I teraz przeanalizujmy to. Kiedy dotykam, za każdym razem, kiedy dotykam czarodzieja, czarodziej obróci się w lewo, wyśle wiadomość do kota, który ma się zatrzymać,
poczeka 3 sekundy, obróci się w prawo. I teraz zobaczmy, czy jak jeszcze raz nacisnę, to znowu to zadziała, ok? Uruchamiamy. Oj, coś za szybko leci. Jest, zatrzymał się, czeka 3 sekundy, ok. No i teraz co się dzieje? Hot nie idzie dalej, zgadza się? Hot nie idzie dalej, a powinien pójść. A powinien pójść. Tak jest, kot stoi. No to co teraz mamy zrobić? Ktoś ma jakiś pomysł? Tutaj jestem w kocie i zobaczcie, on idzie do przodu tylko w momencie, kiedy uruchomię zieloną flagę. Drugi raz już nie uruchamiam zielonej flagi, więc on się nie ruszy. Ciągle idzie, o rany. Dobra, no to słuchajcie, no to w takim razie, żeby kot dalej się poruszał, to kot musi dostać jeszcze jedną wiadomość od mojego czarodzieja. Wchodzimy do czarodzieja i teraz zobaczcie. Dotykam, obraca się, dostaję pomarańczową kopertę, stój. Czekam 3 sekundy, patrzę w prawo, no to teraz pora, żeby dostał kopertę, idź dalej. Czyli wchodzimy w żółty kolor. Ciągle idzie, nie zatrzymuje się. To zaraz jeszcze, Gocha, to jeszcze zaraz zobaczysz, jaki skrypt jest u mnie kota. Dokończmy jeszcze czarodzieja, czyli druga koperta, która da informację kocie, idź dalej. Uwaga, wybieram kolor następny, czerwony. Jeszcze raz sprawdzamy czarodzieja wszyscy, dobra? Zielona flaga, patrzę w prawą stronę. Kiedy dotykam czarodzieja, czarodziej się obróci w lewą, wyślę kopertę pomarańczową do kota z informacją stój, poczeka 3 sekundy, obróci się znowu w prawo i wysyła kopertę czerwoną, na który sygnał kot powinien dalej się poruszać. To wracam do kota i teraz zobaczcie. Zielona flaga idzie, pomarańczowa koperta stoi, to teraz brakuje tej czerwonej, żeby dalej szedł. No jak ma dalej iść? No dalej ma iść w ten sposób. Czyli dokładnie ten sam element muszę powtórzyć w tym miejscu. Czyli jeszcze raz. Wybieram prędkość poruszania się. Wolno. Wybieram w prawą stronę o jeden krok, bo muszę się poruszać. Jest. No i robię to nie jeden krok, nie dwa kroki, ale robię to zawsze. Teraz popatrzcie, jeszcze raz podkreślę Wam, co znaczy ta ręka tutaj na środku. Ta ręka w tym momencie będzie oznaczała, że zatrzymam oba skrypty. Jola działa, super. No to jeszcze raz, uruchamiam. Idzie, klikam. Zatrzymał się. Powinien poczekać 3 sekundy. Klikam, zatrzymał się. Powinien poczekać 3 sekundy. Klikam, zatrzymał się. Ok, słuchajcie, u mnie to działa. Teraz pytanie, co u Was i który skrypt pokazać? Czarodzieja, dobrze. Słuchajcie, proszę, zapraszam. Skrypt czarodzieja. Czarodziej. Zielona flaga patrzy w prawo. A na dotyk obraca się w lewo, wysyła komunikat stój kocie, czeka 3 sekundy, obraca się w prawo, wysyła komunikat idź dalej, bo cię nie widzę. Ok, dobrze. Czy komuś jeszcze pokazać skrypt? I jeszcze proszę informację, czy działa, czy możemy przejść dalej? Słuchajcie, widzę, że mnóstwo pytań też o webinary, na które zapraszamy i zapraszamy również do oglądania tych, które już są nagrane. Ruszyło, super, Gocha, u Ciebie coś nie działało chyba tam. Czy teraz już działa? Skrypt kota, proszę Gocha. Jest, proszę Cię bardzo. Tutaj są trzy osobne elementy. Beata działa, pięknie, pięknie. Super. Zaraz Wam pokażę, jak to wykorzystamy.
Jak to wykorzystamy i nawet przerobimy chyba ten projekt, żeby było nam szybciej i łatwiej, bo jeszcze coś fajnego chciałam Wam pokazać. Można dodać komunikat na końcu. Złapałem, świetnie. Komunikaty możemy dodawać z kategorii fioletowej. Popatrzcie, to jest jedna z metod, tak? Taki dymek z napisem hi, i tak naprawdę mogę tam wpisać wszystko to, co mi się podoba. No, świetnie. Super. Złapany, jest. Dobrze, dziewczyny, to tak szybciutko. Ja tak mówię dziewczyny, ale czy mamy jakiegoś pana? Tak z ciekawości. Chyba nie. No nic, dobrze. Niedawno namawialiśmy dziewczynki do kodowania, a teraz się okazuje, że trzeba chyba będzie namawiać panów. No dobra. Jest pan? Jest. No pa pięknie. Super. Szymon i Robert. Pięknie, no to witamy Szymona i Roberta. Bardzo się cieszymy. I pan Jacek. Super, super. Świetnie. Dobrze, słuchajcie, to szybciutko poprawimy sobie ten skrypt, tak, żebyśmy mogli go wykorzystać w edukacji. Słuchajcie, zostawiamy czarodzieja, który nam zatrzymuje kota. I właściwie, tak myślę. Okej, okay, dobra. Synowie są. Kamila, świetnie. To może coś nam podpowiedzą też. Cudownie. Słuchajcie, dobra, słuchajcie, to tak szybciutko pokazuję Wam, jak to dalej wykorzystać. Nie wiem, czy kojarzycie, mamy też, proponowaliśmy kiedyś swego czasu mnóstwo gier, do których potrzebne nam są kostki do gry. Po to tylko, żeby wyrzucić dwie konkretne liczby. Z tych liczb na przykład robimy dodawanie, odejmowanie, przesuwamy się o taką ilość pól i ten skrypt można dokładnie tak wykorzystać. Więc uwaga, popatrzcie jak. Generujemy na tym, co mamy, dobrze? Włączę sobie kratki na moim ekranie. Na górze. Wybieram sobie kratki. Dobrze. Teraz tak. Mam czarodzieja. Czarodziej, niech się dalej nam obraca prawo, lewo, to nam nie przeszkadza, już nie będziemy tego poprawiać. Ważne jest, że czarodziej zatrzymuje mi kota. Czyli uwaga, jestem w kocie i mam skrypt, który mi zatrzymuje kota. Dobrze. Teraz, mój kot będzie się poruszał tylko, będzie robił jedną drogę i się raz zatrzyma. Dlaczego raz? Bo ja będę chciała odczytać siedmiolatek uczy starszych kolegów. Ja przepraszam, ale ja musiałam. No to cudownie. Miód na serce. No to jest fantastycznie. Dobrze, wracam. Słuchajcie, mój kot zatrzyma się tylko ja raz, więc uwaga, jestem w kocie. Nie potrzebuję czerwonej koperty. Wyrzucam wszystko, co jest przy czerwonej kopercie. Uwaga. Chwytam za pierwszy element i przeciągam do góry. Znowu będzie chyba problem z wyrzuceniem tego u mnie. Ja tego już nie chcę. Jest, uda się. No, klikło. Ojejki. O, teraz chyba jest, dobra. No to jeszcze raz. W kocie mamy tylko pomarańczową kopertę z ręką stój. Mój kot na flagę będzie się poruszał i teraz chce. Popatrzcie, on jest taki mały, że wyznacza nam pewną kratkę, mieści się w pewną kratkę. Nawet dobrze było go jeszcze pomniejszyć. Chcę, żeby mój kot poruszał się w różne dziwne strony z różną prędkością, czyli popatrzcie, generuję sobie szybciutko ten skrypt, który tu mam. Dorzucam do niego coś, czyli na przykład idę wolno, przesuwam się w prawo, nie o jeden krok. Dajmy mu ile? Dajmy mu 16. A co tam? W prawo o 16. Potem co może zrobić? Może zmienić kierunek, czyli na przykład iść do góry. No to dajemy mu strzałkę do góry. Tylko popatrzcie, gdzie wrzucam. Wciskam przed końcowym klockiem, prawda? Ile pójdzie do góry? Znowu sobie coś wybieram. Pamiętajcie, maksymalnie 99, ale nie ma sensu teraz dawać takich dużych liczb. Jeżeli kotek wyjdzie nam za ekran, to wróci nam jakby z drugiej strony, tak?
Ile mu damy? 21. Zwolnijmy. Dobra. Dobra, Agnieszka, my mam nadzieję, że jesteśmy na tym samym etapie. Poprawiamy sobie naszą zabawę z Baba Jaga Patrzy na coś, co możemy wykorzystać w klasie do różnego rodzaju gier. Dobrze. No to co? Idzie wolno w prawo, potem do góry. To teraz mu zmieńmy prędkość. Przesunę sobie. Czekaj. Dobra. Dobra. Jak tego kogoś zmniejszyć? Marta, fioletowe klocki. Fioletowe klocki. I tutaj masz taki element pokazujący, że z dużego robi się mały. To jest trzeci element. Żeby to zmniejszyć, musisz wyciągnąć ten klocek sobie na dół, tylko nie łącz go na razie z innymi, bo my go na razie nie chcemy. I teraz wystarczy, że go klikniesz lub zmienisz liczbę, która się tutaj pojawia, tak? Dobrze. Słuchajcie, dalej dokładam. Strzałka w prawo, słuchajcie, u mnie 16, ale u Was może być 13, 15, 19, 21. To jest Wasza intencja twórcza. Chodzi mi tylko o ruch kota, żeby on się poruszał w taki dość nieprzewidywalny sposób. Dobra, słuchajcie, wchodzimy w kategorie pomarańczowe i teraz zmieniam na prędkość kota. To będzie ciekawsze. Raz idzie wolniej, raz idzie szybciej. Czyli wrzucam znowu przedostatni element. Wybieram sobie, a dajmy mu najszybciej, jak tylko może, czyli przyspiesza. Przyspiesza, jak przyspieszy. A może zmieńmy mu kierunek, raz w lewą stronę przyspieszy, czyli sobie pójdzie w lewą stronę. O ile miejsc? O, nie wiem, 19. Dobra. Co dalej? Do góry szedł, to jeszcze teraz idzie na dół. To pójdzie sobie na dół. Kotek się zablokował. Prawdopodobnie mógł się cały program zawiesić, Ela. No w tym momencie trzeba by było wyjść jeszcze raz. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. W prawym górnym rogu pojawia się taka żółta, taki żółty element. I po naciśnięciu możemy sobie ten projekt zapisać i to jest dość ważne, żeby projekt co jakiś czas zapisywać. Możemy mu nadać pewną nazwę, nie wiem, losowanie mamy, tak, i zatwierdzamy. I w tym momencie już te informacje mam zapisane w projektach u siebie na aplikacji. Nawet jeżeli program mi się zjeści, to mogę do tego wrócić. Więc co jakiś czas ważne jest, żebyście sobie to zapisywali. Ela, jeżeli kot się zablokował, to spróbuj go usunąć całkowicie kota i dodać inną postać. Dobra, słuchajcie, uruchomię zieloną flagę i zobaczcie, jak ten kot będzie mi się poruszał, tak? I zobaczcie też u siebie. Przy okazji na dole pokazywane macie, tutaj macie pokazywane, który element w tym momencie działa, tak? Teraz 21 do góry idę, za chwilę będę przyspieszać, zwiększam już prędkość, tak? U mnie to trochę skokowo wygląda, tylko ze względu na przetwarzanie. Pętla zawsze oznacza, że on się będzie poruszał cały czas tak samo. Fajnie, bo nigdy nie wiemy, w którym miejscu konkretnie skończy, a zaczyna od miejsca, w którym skończył. Dlatego ten ruch wydaje się taki losowy. No i teraz słuchajcie, chcę mieć drugiego kota. Zatrzymam na górze czerwonym elementem, przyciskiem. Chcę mieć... Agnieszka ciągle... Poszło już, ok, super. Słuchajcie, chcę mieć drugiego kota, bo ja będę chciała rosować dwie liczby. Więc jak to szybko zrobić? Popatrzcie jeszcze raz. Po lewej stronie w okienku klikam sobie na tego kota i muszę go przeciągnąć na scenę, którą mam aktualnie
aktywną z jedyneczką i tu upuścić, czyli wrzucić, tak jakbyście kopiowali jakiś plik. Czyli uwaga, chwytam, przeciągam na scenę, puszczam. Zrobił plunk. I teraz powinnam mieć dwa takie same koty z takim samym skryptem. To jest ważne. Popatrzcie, wejdźmy do kota na dole. Popatrzcie, jest dokładnie to samo. Dokładnie. Ale żeby mieć wrażenie, że te koty poruszają się w innym obszarze, to tego drugiego kota przesuńcie sobie w dowolne inne miejsce, żeby zaczynał z innego miejsca, po prostu. O, zobaczcie, tak jak u mnie, mniej więcej. Z dwóch różnych miejsc zaczyna, tak? One będą kończyły też w różnych miejscach i potem im dłużej zabawa trwa, tym bardziej losowo. Jeszcze raz, uruchamiam i zobaczcie, moje koty zaczynają chodzić, tak. Zaczynają chodzić, zobaczmy, czy w pewnym momencie się rozjadą troszeczkę, mam nadzieję, że tak. Ale to jest tylko kwestia tej naszej zabawy z liczbami na dole w kotach. Możemy teraz je zupełnie pozmieniać, żeby każdy kot miał inne liczby przy strzałkach. I wtedy już zdecydowanie będziemy mieć taki efekt nieprzewidywalności poruszania się naszych kotów. Okej, okay. O, już się zaczyna coś tam zmieniać, super. Dobra, zatrzymuję, stop robię na chwilkę na górze, koty mi przestały chodzić. Wejdźmy jeszcze do czarodzieja. Dobrze, czarodziej sobie patrzy już teraz, w którą stronę chce, ale kiedy go dotykam, ważne jest, żeby pojawiła się ta koperta pomarańczowa, bo na pomarańczową koty się zatrzymają. I tak naprawdę reszta jest nieistotna. Ten element czerwony możemy usunąć. On nam nie będzie tu też przeszkadzał, bo w kocie już nie ma czerwonego, więc nawet jeżeli czarodziej wysyła czerwony list, to nikt go teraz nie odbierze, bo tego nie zaprogramowaliśmy. Chodzi tylko jeden kot. Niemożliwe. Jeszcze raz uruchom zieloną flagę na górze, Agnieszka. Zielona flaga na górze. Okej. Dobra. Czekam, Agnieszka. Daj znać, czy chodzą oba. Dobra, idziemy dalej. Agnieszka, jak będziesz gotowa, to daj znać. I teraz ta zabawa fajnie wygląda tutaj, kiedy widzę kratki i widzę, w którym miejscu jest dany kot. Ale na samej górze, obok naszej kratownicy, jest takie białe pole, które po uruchomieniu powoduje mi, że mamy cały ekran. No i teraz popatrzcie, po prawej stronie uruchamiam zieloną flagę, ja nie widzę kratek, czyli ja nie mogę niczego w ogóle odszyfrować w tym momencie, tak? Więc szybko te kratki zrobię. Nawet nie kratki, tylko linie. Uwaga, zatrzymuję czerwone. Jeszcze raz po lewej stronie klikam w prostokąt. Skrypt czarodzieja, Kasia, już. Wchodzę do programu. Czarodziej wygląda w ten sposób, ale tutaj nie jest potrzebna koperta czerwona. Usunęłam ją. Nawet nie jest potrzebna ta strzałka patrzenia znowu w prawą stronę. Od końca. Odrzucam klocki od końca. Tak. Nawet nie jest potrzebne czekanie 3 sekund. Nie jest mi to potrzebne teraz. Czas leci i jeszcze... No. Znowu uparciuch nie chce się odczepić. O, jest, idzie, dobra. Teraz zobaczcie. To wystarcza zdecydowanie. To, co tutaj mam w tym czarodzieju. Te elementy, jeszcze ten osobny klocek, powinnam go tutaj usunąć. Okej, okay, ale... O, świetnie. Pocieszam się, że dzisiaj nawet mój emulator działa lepiej. I macie skrypt czarodzieja. Dobra, Kasia, tak jak widzisz, to jest to, co jest wystarczające w tym moim programie teraz. Dobra, dokończmy to teraz. I teraz uwaga. Chcę mieć te krateczki na dużym ekranie. No to zróbmy je sobie jako tło.
Na górze, na ścieżku, macie taką ładną pocztówkę, widokówkę z lasami i z pięknym niebem, czyli klikam na tło na górze. Super, Ela. Tak jest, brawo ty. Wchodzimy na górę. Tak. I tu już, to nie są duszki, to jest nasze tło. Wiemy, że mamy pewne gotowe elementy. Ja nie chcę gotowego elementu. Wybieram pusty element. Znowu pusty element. Pytanie, czy kończymy elementy czerwonym klockiem? Uwaga, Marta i wszyscy pozostali. Zawsze dobrą zasadą jest, że każdy ciąg klocków kończymy czerwonym. Ponieważ wszystko ma swój początek i wszystko ma swój koniec. I to jest takie, to są takie dobre nawyki, których powinniśmy uczyć. Oczywiście zadziała bez tego czerwonego klocka, tego pustego czerwonego klocka, ale uczmy dzieciaki od samego początku, że to jest ważne. Dobrze, mamy puste tło i znowu wybieram pędzel. Uwaga, bo bawimy się znowu w rysowanie i znowu wybierzemy mój prostokąt i wybieram dość cienkie linie. Może być teraz kolor czarny, jak Wam tylko wygodnie. I teraz popatrzcie teraz na scenę. Tu są w ogóle małe krateczki i to, co najważniejsze, to, co ja chcę widzieć, to są linie, prawda? I teraz zróbmy sobie te linie, żeby były widoczne. I popatrzcie, jak ja to robię. Zaczynam rysować prostokąciki wzdłuż co drugą linię. Widzicie? Zaczynam. I w ten sposób bardzo szybko generuje się prościutkie linie. I zaczynam następne prostokąt z cienką linią. Tak. Super. I popatrzcie, to się robi bardzo fajnie, a przy okazji jaka motoryka, dzieciaki ćwiczą. Dobrze. Popatrzcie, w tym momencie zrobiłam sobie coś ala zeszyt w linie, ale jeszcze fajnie byłoby gdzieniegdzie wpisać numerki, odkąd liczymy. Załóżmy, że liczymy od dołu, czyli od jedynki. Teraz sobie wybiorę tą pierwszą linię swobodnego rysowania. I na przykład wystarczy, popatrzcie, wpisać na dole jedynkę, żeby dzieciak wiedział, że zaczynamy od jedynki. Dwa, trzy, wpiszmy czwórkę na przykład. Pięć, sześć, siedem, wpiszmy ósemkę. A to jest fajnie, bo podczas zabawy, jak się zatrzyma kod na odpowiedniej linii, to jeszcze będą musieli to przeliczyć, która to jest linia. A jak fajnie, żeby im kazać przeliczać od końca, czyli od góry na przykład, prawda? Popatrzcie, ile mamy możliwości. 9, 10, 11 na przykład wpiszę. Nie wpisujemy wszystkie, bo to byłoby zbyt łatwe dla nich. Pozwólmy im trochę pomyśleć. 12, 13, 14 i ostatnią, nazwijmy, to będzie 15. 15. Piszemy samemu, tak, Agnieszka, tak, piszemy samemu. Wpisujemy sobie za pomocą tej falowanej linii. Nie ma tutaj przyrządu do pisania tekstem, ale przy okazji ćwiczymy swoją rękę. Słuchajcie, jak będziecie mieć coś takiego, zatwierdzam ptaszkiem i zobaczcie, mogę teraz wyłączyć na górze moje kratki. Wyłączam kratki, zobaczcie, mam coś na zasadzie zeszytu w linie. Dobra. Słuchajcie, i teraz wy sobie generujecie, ja uruchomię duży ekran. Pamiętajcie, że te kotki trzeba tam poprawić, żeby one się fajnie w różnych kierunkach poruszały. I popatrzcie, uruchamiam moją zabawę. Moje kotki sobie po prostu wędrują. I na pewien sygnał spróbujemy je zatrzymać. Już się coś powoli zaczyna zmieniać. Ok. I teraz uwaga, klikam czarodzieja. Stryk. Czarodziej kliknięty, moje koty się zatrzymały i teraz dzieciaki muszą odczytać dwie liczby, na które się zatrzymały. Kotek powinien być jeszcze mniejszy, żeby się umieścił w tę linię, ale zawsze można powiedzieć dzieciakom, słuchajcie, tam, gdzie jest go więcej. Czyli mamy czwórkę,
I mamy, uwaga, tu zdecydowanie jest czternastka, czyli mamy czwórkę i czternastkę. No i teraz zabawa trwa dalej. 4 minus, 14 minus 4, 14 plus 4. A czemu nie pomnożyć? Macie współrzędne 14 i 4. Tak, i teraz słuchajcie, u mnie działa, to teraz powiedzcie, który skrypt wam jeszcze pokazać, żeby był widoczny. I mam nadzieję, że to jest taka praktyczna rzecz. Słuchajcie, jest bezcenne, jeżeli uczniowie zrobią sobie na przykład taką kostkę, ja to nazywam kostka do losowania, takie kostki sami, bo oni wtedy czują tą moc. Do skryptku kota, proszę. Moje kotki są praktycznie takie same. Próbuję tu przesunąć jeszcze ten żółty element, ale on mnie dzisiaj nie chce słuchać. No chodź tutaj. Nie chcę mnie słuchać. Słuchajcie, kotki mają tylko zieloną flagę, przy którym dopisana jest ścieżka ruchu. To ma być jak największy miszmasz. Wrzucacie tam wszystko. Przód, tył, góra, dół, prędkości różnego rodzaju. Możecie zatrzymać na przykład na sekundę gdzieś kota. Czemu nie? Czyli wrzucić zegarek. Drugi kot, czy druga postać, bo to nie musi być taka sama postać, będzie miała bardzo podobny skrypt, ale trzeba mu pozmieniać te cyfry, liczby, a może kolejność. I wtedy to działanie jest zupełnie. Poszło, fajnie, super, działa, pięknie. Kochani, jak działa, to fajnie. Mam jeszcze jeden projekt, który chciałabym zrobić. Może nam się uda to teraz zrobić. Trochę czasu już minęło, ale myślę, że te projekty, które tutaj się pojawiły, dają wam dużo możliwości, takich praktycznych możliwości. Słuchajcie, to działamy dalej, tak? Myślę, że mamy jeszcze czas. Fajnie, poszło. Super. Fajnie, fajnie czytać, że wam się podoba i że wam się to przyda. Dobra, robimy dalej. Okej, słuchajcie, uruchamiamy zupełnie nowy projekt. Ten sobie zapisać. Pamiętajcie, jeżeli ktoś działa na tablecie, prawy górny róg, czyli takie żółte pole i sobie zapisujemy jeszcze raz, żeby nadpisać to wszystko i żeby nam nie uciekło. To tak, szkoda kończyć. Agnieszka, jeszcze nie kończymy, jeszcze zostań z nami chwilę. Jeszcze jeden projekt, zrobimy go w formie skrótowej, ale też chciałabym wam pokazać, że fajna zabawa edukacyjna, zrobiona właśnie przez dzieciaki. Super, Agnieszka. Dobra, no to uwaga, wchodzimy w nowy projekt, czyli domek na górze. Wiecie, bo im dłużej, to ja się tak nakręcam, że mogłabym jeszcze... Okej, nowy projekt. Słuchajcie, jest taka dobra zasada, że w sumie to im mniej tych duszków, tym lepiej to wszystko działa, więc to, co możemy wykorzystać jako tło. I tak zrobimy. I zrobimy prostą grę, ona się chyba nazywa Dirty. Będziemy sobie układać różne elementy i przekładać nasze klocki. Zróbmy najpierw tło, od tego zaczynamy. Zostawmy mojego kota, ja sobie mogę przesunąć nawet na dole. On mi się nawet przyda. I zróbmy sobie tło. Uwaga, na górze jeszcze raz pocztówka. Pocztówka. Dobrze. Wybieram pusty element, puste tło i pędzel. Tylko nie mówcie, że uwielbiam prostokąty, ale znowu wybieramy prostokąt. Możemy sobie wybrać ciut grubszą linię, czyli tą po środku. I teraz popatrzcie, co ja robię. Na moim obszarze, tak, ja uwielbiam prostokąty i wszystkie kształty. Ja w ogóle kocham kształty. Okej, słuchajcie, na moim obszarze popatrzcie. W lewym górnym rogu mniej więcej coś takiego, widzicie, rysuję sobie taki kwadrat, mniej więcej tej wielkości, mniej więcej w tym miejscu. Zaraz wszystko się wyjaśni, dlaczego akurat w tym miejscu. Teraz, żeby on się odróżniał od reszty, wybierzmy sobie wiaderko po prawej stronie. Dowolny kolor, który wam się podoba, niech będzie niebieski. I uwaga, zalewam tło.
Całe tło, widzicie? Wszystko jest niebieskie. Teraz, żeby mi się mój kwadrat odróżnił, wypełnię sam kwadrat na biało. Wybieramy sobie biały kolor i wypełniamy go białym. Takie okienko na świat, powiedziałabym. Znowu wracam do prostokąta. Nie jest, Agnieszka, wszystko niebieskie. Tylko kwadrat. To weź wiaderko i jeszcze raz kliknij na pole obok. Tutaj, gdzie ruszam myszką. Spróbuj. Agnieszka. Klikaj po prostu tym wiaderkiem w białe pola i powinno ci w którymś momencie zaciemnić wszystko na niebiesko. Aga, masz? Poszło, super. Czyli mamy tak, niebieskie tło, mamy białe okno na świat, ale z tym białym oknem musimy podzielić to jeszcze na takie elementy 3 na 3. Czyli znowu prostokąt, żeby był widoczny czarny kolor. I teraz znowu wiecie, ta moja metoda rysowania linii. Zaczynam, popatrzcie w którym miejscu. No, uczniom nie będziecie tłumaczyć w zależności w jakim wieku, co to jest 1 trzecia, a czemu nie, może warto im powiedzieć. Popatrzcie, zaczynam sobie w tym miejscu, żeby narysować taki prostokąt na środku. Widzicie? Taki prostokąt na środku. Robię takie trzy okienka. I to samo robię z góry. To samo robię z góry. O, dokładnie. I mam kratownicę 3 na 3. Jeżeli to mam i to jest najważniejsze, to jest moje tło, zatwierdzam sobie. Jest. Dobrze. Mam moje tło. Teraz chcę mieć na tym tle, słuchajcie, zrobimy wersję prostszą. Chcę, żeby na tych polach pojawiały się kwadraty, które mogę umieszczać w różnych kombinacjach. Możecie zacząć od jednego. A dlaczegoż by nie? Potem dwa, trzy, cztery. My zacznijmy, a zróbmy dwa, dobrze? Żebyśmy zdążyli. No to uwaga, po lewej stronie klikam plus. I znowu będę tworzyć nowego duszka. Czyli puste pole, pierwsza pusta kartka i pędzel. Uwaga, co wybieramy? Kto wie? No tak, prostokąty. Wybieram prostokąt, ale pamiętajcie, żeby nam się odróżnił od koloru niebieskiego i białego, to jakiś inny kolor. Niech będzie czerwony. I rysuję sobie prostokąt. Starajmy się, żeby to był kwadrat, bo nasze pola są prawie kwadratami. Ale ja chcę mieć kwadrat pełny, to już wiecie jak. Wiaderko i zalewam kwadrat. Czyli coś takiego. Jest. Zatwierdzam. I zobaczcie, już mam pierwszy element, który mogę przesuwać. Nie chcę cię usuwać. Słuchajcie, on jest... Zostawmy go. On się nawet dobrze wpasował. Jeżeli jest u niektórych za mały... Przypominam, w kolor fioletowy drugim elementem można powiększać, a trzecim można go pomniejszać. Dobrze? Więc jak Wam jest wygodniej. Dobra, mamy. Mam jeden, a ja chcę zabawę na razie z dwoma, dobrze? Mogę sobie go nawet przeciągnąć gdzieś tu na bok. To co zrobić z drugim, żeby go zduplikować? Uwaga, chwytam i przeciągam na scenę numer jeden, puszczam, było plunk i zaraz powinien się pojawić drugi. Świetnie. I zobaczcie, jeden na drugim trochę przesunę. Mam dwa kwadraty, które będę umieszczać sobie w naszych okienkach. Czy mamy jakieś potwierdzenie, czy jesteśmy na tym etapie? Jest, dobra, super. Fajnie. Dobra, no to teraz kolejna zabawa. Tworzymy nowego duszka, czyli znowu plus. Znowu pusta kartka, znowu pędzel. Nie jest ze mną łatwe życie, tak wiem. Zamiast korzystać z gotowych duszków, to ja wciąż rysuję. I słuchajcie, co robimy? Robimy dokładnie to, co przed chwilą, czyli robimy takie okienko 3 na 3, ale umieszczamy tam już na stałe dwa kwadraty, tak jak chcemy. Czyli uwaga, prostokąt, czarny kolor.
Wybierzcie sobie dowolną wielkość, ewentualnie znowu będziemy pomniejszać, powiększać. Kwadracik, dzielę go pionowo, dzielę go poziomo i teraz sama dokładam kombinację. I dzieciaki fajnie jak to robią, a potem wymieniają się tabletami i ktoś robi układ właśnie innej osoby. Teraz robimy duszka brata. Teraz jest duszek. Słuchajcie, tła nie da się animować, nie da się go ruszać i nie da się kodować tła. Ono jest stałe, tak? Ono się nie rusza. Natomiast teraz będziemy tym elementem ruszać, ponieważ będziemy go obracać. No to uwaga. Znowu kwadrat i ponieważ my mieliśmy czerwone elementy, to żeby dziecko widziało, odwzorowywało te same kolory, też wybieram czerwony element. Mogę sobie teraz ułatwić życie, wybrać grubą linię. I uwaga, robimy kombinację dwóch elementów, gdzie Wam się tylko podoba. Na przykład w tych miejscach. Robimy je pełne, czyli wiaderka wylewamy. Świetnie. I to jest już pierwszy element. Zatwierdzam, przesuwam go sobie tutaj w dolny prawy róg. Jest. I zróbmy jeszcze tylko jeden taki element, ale zrobimy go sprytnie znowu. Czyli popatrzcie, kopiuję ten sam element, czyli jeszcze raz. Chwytam, przeciągam na scenę. Marta, wiaderka nie wylewają. Marta, kliknij kilka razy. Może to jest kwestia tego, że program się chwilowo zacina albo ma jakieś opóźnienie. Spróbuj. Spróbuj i daj znać. Małgosia, twoje też nie? To jeszcze raz, poczekajcie, zaraz wejdę do mojej drugiej. U Eli też nie wylewają. Zaraz jeszcze raz to zrobimy krok po kroku. Dobrze, słuchajcie, popatrzcie. Skopiowałam drugi element, on jest taki sam. Dziewczyny, zaraz wrócę do wiaderka. Skopiowałam drugi element, on jest taki sam, ale chcę go poprawić. Klikam pędzel przy tym drugim elemencie i dziewczyny, jeszcze raz spróbujemy z tym wiaderkiem. Ja też pracuję na emulatorze. Już się trochę przegrzewa, ale dalej pracuję. I teraz uwaga. Beata, mówisz, że tylko w Libdroidzie. No na tablecie na pewno powinno. To jeszcze raz. Słuchajcie, jestem w drugim elemencie. On jest taki sam, ja nie chcę, żeby on był taki sam. Co robimy? Nożyczki. I klikam na czerwone prostokąty, znikają. Uwaga dziewczyny, odnośnie wiaderka, idziemy dalej. Wybieram prostokąt i teraz maluję sobie dwa inne. Gdzie kliknąć, żeby to weszło? Agnieszka, sprecyzuj proszę, w czym jest problem. Słuchajcie, dobrze, no to generuje dwa inne pola. Na przykład wezmę sobie środkowy, popatrzcie dziewczyny, rysuję prostokąt, puszczam. Wybieram wiaderko, moja farba dalej jest czerwona i uwaga, klikam w puste pole, które jest ograniczone tym czerwonym i teraz zapełniło się. Spróbujcie jeszcze raz. I jeszcze jeden prostokąt, wezmę sobie teraz na dole na przykład i znowu wiaderko i zalewam. Okej. Mogę troszkę przesunąć, żeby było widać. Strzałeczka po prawej stronie służy do przesuwania pewnych elementów. Agnieszka, już Ci pokazuję. Uwaga, jeżeli masz klikniętego po lewej stronie duszka, to klikamy od razu w pędzelek, który jest z boku. I w ten sposób wchodzisz do edytora graficznego. Dobra.
Słuchajcie, czy możemy dalej? Umówmy się tak, że zrobię bardzo, bardzo krótką wersję tego programu. Możemy się umówić, że dokończę i może gdzieś umieścimy opis, jak sobie potem poradzić z ograniczeniami czasowymi, jak zrobić tutaj coś na zasadzie takiego stopera, żeby dzieciaki czuły, że mają ograniczony czas na rozwiązanie pewnej zagadki, dobrze? Agnieszka, nie masz tego? Musisz kliknąć. Popatrz, jak nie jest zaznaczony duszek, to ja tego nie mam. Muszę w niego kliknąć. Jak on się podświetli na pomarańczowo, to w tym momencie pojawia mi się pędzel. Dobra, słuchajcie, to robimy tak. Kończymy w takim dobrym stylu. Uwaga! Mam kota, który sobie siedzi. Mam scenę z okienkiem białym. Mam dwa duszki, które są osobnymi kwadratami czerwonymi. I mam tylko jedną planszę, którą sama stworzyłam z okienkami. Litka, oczywiście, że on będzie wrzucony i link będzie również upubliczony, także spokojnie. Dobra, słuchajcie, czy macie to, co u mnie? Cztery elementy. Kot, dwa kwadraty i pole z wypełnionymi kwadracikami. Kasia jest, dobra. Agnieszka też. Dobra, jesteście, super. I teraz powiem Wam tylko, jaka jest zasada teraz tej zabawy. Dziecko, popatrzcie, ja sobie pokażę Wam cały ekran. I teraz dziecko będzie sobie umieszczało w dowolnych miejscach nasze kwadraty. Na przykład w ten sposób. Ta zabawa polega na tym, że nie dość, że próbujemy działać tutaj w przestrzeni, układać elementy, to jeszcze budujemy strategię, ponieważ jest bardzo ważna. Jak zrobić, żeby jak najwięcej możliwości mieć i ułożyć pozostałe elementy. Dobra, i teraz popatrzcie. Tutaj ten element powinniśmy właśnie na tym białym okienku teraz poprzestawiać nasze klocki tak, żeby powstało coś, co jest tutaj. Pierwszy etap zabawy polega na tym, że dziecko może przekładać dowolną ilość klocków, zamieniać je, ile tylko chce. Kolejny etap, trochę trudniejszy, polega na tym, że spróbujemy zbudować ten kształt, przesuwając tylko jeden element. I wtedy już jest trudniej. Ale żeby ten jeden element przesuwać, to jeszcze byłoby cudownie, gdyby ten element po prawej stronie można było obracać. Wiecie, jak dzieciaki manipulują. Mają coś i teraz muszą obracać, przykładać i sprawdzać, czy rzeczywiście coś mogą zbudować. Więc zróbmy tylko jeszcze ten obrót, bo obroty są równie ważne w Scratchu. Dobrze. Wchodzę do mojego skryptu i popatrzcie, już nie generuję żadnego innego pomysłu, jestem tylko w ostatnim duszku. I teraz ten ostatni duszek, on w momencie, kiedy go dotknę, czyli wchodzę do żółtego koloru, kiedy dotknę duszka, on powinien mi się obrócić. Ale uwaga! Niech ustalmy, że on się będzie obracał w prawą stronę. Prawą stronę. No tak jakoś naturalnie, prawda? Zawsze w tą prawą wybieramy. I teraz ważne są obroty. A obroty, żeby Wam pokazać, jak działają, nie róbcie nic innego, nie róbcie nic, nie wychodźcie z tego, nie wchodźcie do żadnych duszków. Ja Wam tylko chcę narysować coś. Popatrzcie. Nasze obroty, strzałeczka z jedyneczką oznacza, uwaga, 5 minut. 5 minut. No to jest w naszym przypadku, to jest kąt 30 stopni. My nie musimy tłumaczyć dzieciakom 30 stopni. Możemy zaprezentować na zegarze 5 minut. Jeden obrót, 5 minut. No to teraz pytanie. Dwa obroty, nie, kąt prosty. My wszyscy wiemy, jak wygląda kąt prosty, czyli mamy minut 15. Ile obrotów bym musiała, jaką cyfrę musiałabym pod strzałką wstawić, żeby był obrót o 15 stopni? 3, Kasia, masz u mnie niespodziankę.
Ela to samo. No to uwaga, jaki obrót, jaką liczbę musiałabym wstawić, żeby był obrót z 12 na zegarze do 6, czyli 180 stopni w naszym przypadku, 30 minut. 6, świetnie. No to teraz uwaga, obracam się o 60 minut, czyli całą godzinę. Ile obrotów muszę zrobić? Liczbę 12, no pięknie, no genialnie, to wy wszystko wiecie. No to uwaga, skoro tak, to nasz element, żeby nie był gdzieś tam po skocie, ma się o ile obracać? Za każdym razem, kiedy go kliknę, o ile się powinien obracać? Pytanie na koniec. Sprawdzam czujność. O 3! Jest, dobrze, fajnie. No to popatrzcie, klikam 3, wybieram sobie 3 i teraz usunę jeszcze te moje bazgroły, ok? I teraz popatrzcie. Ja Wam obiecuję, że całą resztę Wam dokończę i opiszę ten projekt, bo on jest naprawdę fajny, on jest spory. Tak w ogóle to go konsultowałam z moim mentorem, z super belferką, z mistrzynią, Joanną Mapanasewicz. I Joasia faktycznie miała rację, twierdząc, że on jest trudny, ale pamiętajcie, że tak, obecna, pięknie Asia, pamiętajcie, że ja Wam daję coś więcej, a Wy, tak jak powiedziałam na początku, tniecie, dzielicie i robicie z tego małe, fajne elementy. Więc uwaga, ułożyłam sobie elementy i teraz moja zabawa polega na tym, że powinnam przełożyć, układając moją kartę, która jest po prawej stronie. Patrzę teraz na to, no mogłabym przesunąć 2 elementy, ale ciekawe, czy dałoby się 1. No to sprawdzamy, klikając na ten element, obrócił się, popatrzcie. A może z tego dałoby się ułożyć, przesuwając tylko 1 element? Nie za bardzo. No to dalej. Dzieciaki muszą poszukiwać, ale muszą widzieć to, co mają odwzorowywać, słuchajcie, bo dla nich to będzie trudne. Nie da się. Dobra, następny. No też nie da się, kurczę. Nie ma szans. Następny. Okej. I słuchajcie, zabawa polega na tym, że generujecie sobie takich kart, przynajmniej kilka, 3, 4. Dzieciaki na początku, tak jak powiedziałam, przekładają wszystkie możliwości. Potem im dajemy ograniczenia, czyli warunki w kodowaniu bardzo ważne, że przekładamy tylko jedną kartę. I teraz nie każdy układ da się ułożyć przesuwając jedną kartę, ale to ich znowu wprowadzi do wniosku, że bardzo ważne są strategie. Jak mam usunąć jeden kwadrat, żeby nie mieć 3? Agnieszka, gdzie masz 3? Które to są 3 jeszcze na koniec? Popatrz, jeszcze raz, wejdę do skryptu. Poszło niektórym, dobra. Mam kota, mam 2 kwadraty i mam element. Gdzie masz ten 3 kwadrat? Wyszłam z projektu. Agnieszka, czy w duszkach masz 3 kwadraty? Jeżeli tak, to popatrz, jak ja usuwam. Ja usunę teraz jeden na pokaz. Klikam na niego. Masz 2 małe kwadraty. Dobrze. Czyli jest OK teraz. Jak chcemy usunąć duszka jeszcze raz, wystarczy go przytrzymać. Widzicie? I teraz pojawia się element, dzięki któremu mogę usunąć. Ja go nie będę usuwać, więc odklikam. Niech on mi zostanie na scenie. Słuchajcie, no myślę, że Was trochę wymęczyłam. Myślę, że dałam Wam dużo pomysłów, które teraz trzeba będzie przełożyć to na własne pociechy i na ich wybitne umysły. Mam nadzieję, że to przede wszystkim się przyda, czyli będzie do wykorzystania w Waszej pracy. Niech się bawią tym, niech tworzą to, na czym, z czego potem korzystają. Niech się uczą, że wszystko tak naprawdę mogą stworzyć. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Super, dziękuję za te ciepłe słowa, które się pojawiają. Już od razu widzę, że tutaj linki idą, prawda? Jeszcze zaświadczenia, tak, zaświadczenia. Też link do tego pójdzie, prawda, Asia? Bo się usunęły. Dobra, już idą, popatrzcie, już idą zaświadczenia, ale pamiętajcie, że najważniejsze to, że było twórczo i że była dobra zabawa, pomimo, że mój komputer dzisiaj trochę odmawiał posłuszeństwa.